Donald Trump pochował swoją byłą żonę na swoim polu golfowym. Wszystko po to, by uzyskać zwolnienie z podatku stanowego za swoje pole golfowe. W Austrii lekarka, która była orędowniczką szczepień przeciwko COVID, popełniła samobójstwo, pozostawiając list pożegnalny. Wcześniej z powodu licznych gruźb musiała zamknąć swoją praktykę i wynajęła ochroniarza. Od wybuchu wojny Rosję opuściło 4 miliony Rosjan. Część z nich wyjechała ze względów ekonomicznych i gospodarczych, a druga część dlatego, że nie zgadza się z polityką Putina. Myślicie, że Polska ma dużo lasów, bo niektórzy są o tym przekonani? No to patrzcie się. Wygląda to tak. Czyli aż tak zalesionym krajem nie jesteśmy. Jak podała CNN Turk, Putin chce, by w Rosji powstała turecka fabryka dronów bojowych Bayraktar. Putin prowadzi dwie wojny, jedną przeciwko Ukrainie, a drugą przeciwko myślącym Rosjanom, czyli tym, którzy nie zgadzają się z polityką Putina. I tu podam jeden przykład. Pewien radny, a mianowicie Aleksiej Gorinow, podczas spotkania Rady Miasta wyraził się krytycznie o wojnie. Władze miasta planowały konkurs plastyczny dla dzieci i powiedział, że jest przeciwny takiemu konkursowi, gdy codziennie na Ukrainie umierają dzieci w wyniku bombardowań. Za taki sprzeciw został skazany na 7 lat więzienia. Tak więc zobaczcie za słowa, jakie są surowe kary tam. I teraz zastanówmy się, czy na pewno Putin ma takie poparcie. Dzwoni do was telefon z jakiejś sondażowni i się pyta, czy popierasz Putina, czy nie. Skoro dzwonią do ciebie, to wiedzą z imienia i nazwiska, kim jesteś. Albo zadają pytanie, czy popierasz wojnę. I teraz przy takich karach obecnych w Rosji i powszechnych za krytykę wojny, jak większość odpowie na takie pytanie? Wiadomo, że jest pewna część Rosjan, która będzie to popierać, ale na pewno też są Rosjanie, którzy wypowiedzieli się krytycznie o tym. Ale boją się. I moim zdaniem stąd wynika tak duże poparcie dla Putina, a nie rzeczywiście, jakie są nastroje w społeczeństwie.